patchu 3.15 dostaniemy spore rozszerzenie mechanik zdrowia i ekwipunku. Ostatni epizod Inside Star Citizen skupił się na zmianach w mechanice zdrowia. Do tej pory w zasadzie ograniczała się do spadania HP w wyniku temperatury, głodu, pragnienia lub zewnętrznych obrażeń. Leczyć mogliśmy się przy pomocy medpenów oraz łóżek medycznych na statkach. A w przypadku zgonu odradzaliśmy się na ostatniej odwiedzonej stacji lub w statku, jeżeli zapisaliśmy się w jego medbayu. W najbliższym patchu to się zmieni. I to drastycznie. W przypadkach, w których w poprzednich patchach nasza postać by zginęła, w 3.15 stanie się umierająca, ale nie zginie. Nastąpi omdlenie, a w zależności od poziomu otrzymanych obrażeń będzie czas na nadejście pomocy. Ten czas to mniej więcej od 30 minut do 2 godzin. W tym czasie inny gracz może przybyć na naszą pozycję, ustabilizować nas i odwieźć do szpitala. Możemy też zrezygnować z czekania i po prostu wziąć i umrzeć. Ktoś, kto spowodował nasze obrażenia, będzie mógł też nas po prostu dobić. Co się wtedy stanie? Powiemy sobie na końcu. Pełne leczenie będzie możliwe tylko przy odpowiednim zapleczu. W warunkach polowych będzie możliwe tylko ustabilizowanie, natomiast cały czas będą występowały pełne objawy związane z tym, jaką część ciała mamy uszkodzoną. W przypadku obrażeń głowy będą to na przykład zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, mniejsza odporność na zewnętrzne siły, postać może przewracać się od naporu wiatru. Obrażenia korpusu to obniżona stamina i niższe wszelkie inne wskaźniki zdrowia. Obrażenia rąk to znów, w zależności od poziomu tych obrażeń, niemożność utrzymania broni w stabilny sposób, niemożność podnoszenia przedmiotów czy wchodzenia po drabinie. Będzie mechanika jednorazowego wysiłku. Co pewien czas, mimo poważnych obrażeń rąk, będziemy mogli wykonać jeden strzał, podciągnąć się czy wykonać inną akcję, po której znów przez dłuższy czas nie będziemy mogli używać rąk. Stopniowe obrażenia nóg z kolei będą powodowały coraz wolniejsze przemieszczanie się. Maksymalne obrażenia pozwolą się tylko czołgać. Rozbudowana będzie też mechanika leczenia. Oprócz medpenów dostaniemy też inne leki, które będą miały wpływ na różne typy obrażeń. Z tym, że wszystkie ich typy będą raczej formą steamów, które nie będą leczyć obrażeń, ale jedynie na jakiś czas niwelować objawy. Będą też nas stopniowo podtruwać. Duża ilość zaaplikowanej chemii może doprowadzić do zaburzeń równowagi, widzenia oraz słuchu, a także do omdlenia. Koniec też z bezkarnym pochłanianiem kolejnych kufli piwa w barach, bo napoje alkoholowe też będą się dodawać do tego zatrucia organizmu. Gdy w końcu nafaszerowanej chemią uda się naszej postaci dotrzeć w jakieś bezpieczne miejsce, będzie musiała te obrażenia wyleczyć. Obrażenia pod kątem ich powagi będą się dzielić na trzy poziomy. I również na trzy poziomy będą się dzielić łóżka medyczne. Obrażenia poziomu trzeciego, najmniejsze, będzie można wyleczyć w łóżkach Cutlassa Red. Średnie obrażenia drugiego poziomu będzie można wyleczyć w medbajach Karaka i 890 Jump oraz w klinikach na stacjach kosmicznych. Najpoważniejsze obrażenia pierwszego poziomu będą możliwe do wyleczenia tylko w szpitalach w dużych miastach. Tak więc będzie wyglądało leczenie. Co się jednak stanie, gdy postać zginie? Respawn będzie możliwy w szpitalach, klinikach i niektórych statkach. Obecnie tylko w Karaku i 890 Jump. Cutlass Red nie będzie już mógł służyć jako punkt respawnu. Po wejściu patcha 3.15, czy po resecie postaci, gdy wybieramy punkt startu, będzie to też nasz domyślny punkt respawnu. Jeżeli wybrana strefa lądowania nie posiada jeszcze szpitala, Lorville czy Area 18, respawn odbędzie się w najbliższej lokacji, czyli zapewne w Horizon. Ten wybór będzie miał też zapewne konsekwencje w nowym systemie zarządzania ekwipunkiem, ale o tym dowiemy się za tydzień. Jeżeli w przypadku śmierci nie będzie dostępny wybrany punkt respawnu, np. statek został zniszczony, odrodzimy się właśnie w tej wybranej jako domowa lokacji. W materiale nie było to wspomniane, ale podejrzewam, że skoro funkcję respawnu będą miały też kliniki na stacjach kosmicznych, to prawdopodobnie będzie można, będąc na takiej stacji, wybrać ją jako punkt respawnu,
na podobnej zasadzie, jak robi się to z łóżkami medycznymi w statkach. W przypadku śmierci stracimy też posiadane przy sobie wyposażenie. Czy w całości, czy w części i czy będzie można po nie wrócić, dowiemy się zapewne za tydzień, gdy będą omawiane zmiany właśnie w zarządzaniu ekwipunkiem.